Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku zbiegania na bossów, dropienia różnych fajnych rzeczy. Tutaj będziemy zajmować się Andariel głównie na koszmarze. To jest ten magiczny moment, w którym... No to krzesło tam sobie skrzypi jak coś. To jest magiczny moment, w którym dropimy naszą zbroję, z którą biegamy dotychczas. Bieganie nastąpiło, znaczy było robione... Szamszy jest słaby. Duża szybkość ataku. Już potrzebujemy broni z bardzo dużą szybkością ataku. Dobrze. No i nasz armor z kolosalnymi odpornościami, który zaraz zostanie oficjalnie założony. I teraz tak. Bieganie było zaraz po wejściu od wejścia drugiego aktu do drugiego aktu do wejścia do trzeciego aktu. Różnie. Co widać później na filmach z serii, gdzie te itemy tam już się pojawiały. To chyba wyjaśniałem pokrótce, że tam zdropiłem sobie coś ciekawego. Dobrze. To był pierwszy drop. I jak widać, no obiecujący, naprawdę. Tutaj jeszcze szybkie porównanie, tak żebyście widzieli sobie, jak się zmieniają nasze odporności. Oczywiście nie wziąłem jak gałgan poziomu, chociaż już mogłem. Dobrze, następna Andariel. No, klepie nas srogo. Tutaj niestety nasza celność dała się we znaki. Dosyć, że ona pewnie jakieś uniki ma. Do tego jeszcze nasza celność jest na poziomie 60%. To jakiś łuk. Aby nie było wam nudno, to coś tam sobie podniosłem, nie? Machałem sobie na przykład kursorem, że jestem bardzo niezadowolony, wiadomo. Dobrze. Łuki w ogóle dwa wypadły. Super dla naszego wilkołaka. Tutaj już zbliżamy się do kolejnego poziomu, jak widać. Życie, no, szaleje. Zaraz zobaczymy naszą celność, z tego co kojarzę. Tutaj chyba tak jest. Tu ząb cleglawa, taki żółty mieczek chyba to był. Dobrze. Nagrywam to już trzeci raz chyba, także mam nadzieję, że teraz się nie wykrzaczy coś po drodze. Więc... trzymajcie kciuki. Tak, tu będzie poziom i tu będzie żywotność. Dotąd dotrwałem jeszcze. Dalej już będzie w ciemno. Sam będę to odkrywał. Znaczy przypominał sobie. Najemnik bardzo słaby, tak jak mówię. Ataki brałem na siebie, bo jak nie brałem na siebie, to tak naprawdę na trzy strzały padał. Kolejna Andariel. Słyszałem amulet. Hełm Sigona oczywiście, chyba drugi. Mieliśmy rękawice na pustyni gdzieś. Ja to nagrywam już po skończeniu drugiego aktu, jak coś. Żeby też jakoś tam w ramach czasowych was to ustawić. Bardzo słaba brońka. Jak na Nightmare to chyba Nightmare, no jak na koszmar to jest lipa. No tutaj garnczkowy hełm wyrzucony. Szkoda, nie pamiętam kompletnie co Sigon dawał w poszczególnych, nie pamiętam, no. Nigdy jakoś tam specjalnie nie zbierałem tych setów. Armor słaby, 48 do życia miał. No, tu bardzo fajny amulet dla nekromanty, bardzo drogi. No, gdybyśmy grali nekromantą, to taki amulet już naprawdę, nawet za pryzmatyczny chyba by się opłacało go wziąć. Zależy jakby stały nasze odporności, ale nekromanta starczo może biegać. Tutaj idziemy w furię, daliśmy też skuteczność chyba na ten poziom, tak? Dobrze. Następna Andariel przed nami. Dużo tego nie ma. To jest 20 minut chyba takiego klepania. Nadkruszony brylant Wekiera. Warto sprawdzać. Zawsze to zwiększona szybkość ataku może być. W żółtych itemach bardzo dużo tego losuje, więc warto. Już zacząłem nosić rękawiczki. Tu nie wiem, o, pierwsza hrabina. Amn Eth. Eth chyba nieprzydatny dla nas. Zaczyna się problem z miejscem, co zaraz będzie naprawdę widać. Bardzo słabe buciki. Odporność na ogień 39, co prawda fajna. Ale tutaj mamy też trucizny. Obrona minimalnie rośnie. Większa szansa, no na te biegania no, ta szansa nie byłaby taka zła, ale trucizny ważniejsze, bo mimo wszystko nie biegamy teraz z przysięgą starożytnych. Dobrze. Rękawiczki, klejnot. Rubin doskonały i chyba runka Nef, tak? Plus ciężka rękawica, to chyba jest rodzaj ciężkich rękawic. Rękawice skrafcić chciałem z druzgocącym uderzeniem. Ach, trzyma w napięciu, co? Mam nadzieję, że dźwięk się za bardzo nie rozjedzie, bo tu kombinatoryka stosowana jest. Dobrze, padła. Jak widać, srogo na sklepie, mimo wszystko srogo na sklepie. Tutaj ostrzy wymiarów drugopoziomowy, niestety tylko duża szybkość ataku. Tak jak mówiłem, celujemy w bardzo dużą szybkość ataku. Masakrycznie słabe buty, tyle że drugopoziomowe to na sprzedaż się mogą co najwyżej przydać, żeby troszkę pieniążków nadrobić. I tak, kolejny poziom, już 42, aktualnie mamy chyba 49. Zręczność.
Bardzo potrzebujemy celności. Bardzo. Jeżeli będzie dźwięk jakoś przesunięty, sorry wielkie, eksperymentuję, nie? Także naprawdę przepraszam. Pierwszy film, jak będzie słaby, to go usunę i tyle. O, toporzysko. I tutaj nasz fantastyczny drop. Ten toporek tu, o. Sporo czasu z nim biegaliśmy. Zimnobójca. 10% szansy na nowe, 10% na lodowe uderzenie. Zwiększona szybkość ataku do bardzo dużej. Wielki topór to jest taki, co my nosimy. Jednakże on chyba nie był jakiś fajny. A, nie mam tego. Nie mam zwojów. A mimo wszystko, naprawdę, ten toporek zwiększył naszą wartość bojową. Plus jeszcze to generowanie lodowego uderzenia. Fajny cecek, czyli crowd control, jeżeli ktoś nie wie, chociaż dziwne to by było. Rozpuszczanie wrogów częstsze. Szybkość ataku chyba jest większa niż z tym toporem. Tutaj właściwie nic ciekawego nie ma. Obrażenia niskie, jakaś ta skuteczność ataku 13, seryjne błyskawice trzeciopoziomowe nic nam nie dadzą, ale toporek 90% odporności na zimno maksymalnie możemy mieć w tym momencie. Szybkość ataku zwiększona, obrażenia 172% i obrażenie od zimna jeszcze, flat damage 40. Nie ma wykradania many, trochę się bałem, że tutaj jakaś pałka w międzyczasie gdzieś się znalazłem, ale nie było warto tego nawet nagrywać. Flat damage, zimno, też spoko. Dobra, pałeczkę sprzedajemy. Nie przydała się kompletnie. Wracamy do tarczy, niestety dwie runki ort, nic ciekawego. Zwiększa się ilość runek w naszym plecaku. Odporności z przysięgą starożytnych są naprawdę już ładne. Truciznę możemy antidotem zrobić, a na truciznę też można bezpośrednio fioletowymi potionami albo spowalniać to czerwonymi, to wiemy. Tutaj chyba w żyćko zacząłem iść zamiast... Tak jest. Powoli maksujemy likantropię i to nie podczas trwania, tylko pod życie. Nadszedł magiczny moment, w którym w końcu tą partyzanę zakładamy. Obrażenia najemnika wzrastają kolosalnie o 100 maksymalnie i 70 minimalnie, czyli 70-100 obrażeń więcej. Tamta halabarda chyba miała jeszcze fire damage tam na poziomie 30. Kolejny jaszczur nam wypadł. Ogromny miecz. No to nie kojarzyłem kompletnie, co to jest. Proszę przestać trząść. Duża szybkość ataku. Niestety zwiększonej szybkości ataku nie ma. 6 do święty ogień, czyli paladyński mieczyk. Taki... Na Nightmare też by mógł być, gdyby się nie zrobiło resetu na przykład ze Świętego Ognia. No to 26, potężny. Tutaj mamy fajny pasek 60 do life'a, 5 do zimna. A takie klingi sprawdzałem, nie wiadomo, zawsze to żółta klinga, czy to mieczyk, wiadomo, zwiększona szybkość ataku, jakieś obrażenia, skuteczność ataku, zawsze mogło być coś ciekawego. Dobra. Kolejny Andariel, kolejny niski pull-up HP. Kluczek kawy poproszę. Płytowy pas, czyli to jest pas, który zaczynaliśmy nosić. Sporo się zastanawiałem, czy warto. 40 HP to dla nas jest około, nie wiem, stówki, może nie całej. Zyskiwaliśmy odporność na ogień i wziąłem ten pasek ze względu, jakbyśmy znowu Ortala odłożyli. Czyli trzy części Sigona już nam wypadły, z czego hełm podwójnie, więc no, fuksa mamy do tego Sigona. Ale niestety rękawic nie zostawiłem, bo teraz mógłbym sobie z Ralortalem, z Przysięgą Starożytnych spokojnie pozwolić, żeby je założyć. Pewnie tam jakaś szybkość ataku była. Nawet nie sprawdzałem, także. Długi miecz, szabla. Nothing special, jakby to powiedział ktoś. Sierp Anioła, 75 skuteczności ataku i to by było na tyle. Z pierścionkiem spoko, tylko że niskie obrażenia byśmy mieli. Plaga piekieł, pierwszopoziomowy mieczyk, dwa do umiejętności paladynia. Nie, posługiwania się ogniem. Ten niebieski już mi się zlewa. Takie pierwszopoziomowe, ta mana fajna, no. No niestety my musimy teraz łykać manę co jakiś czas. Zręczność, twardo idziemy, skuteczność ataku. Naprawdę czuć było z czasem, że ta skuteczność ataku działa, tak, że coraz mniej ten HP schodzi. Tutaj idziemy, w likantropie już chciałem maksować, żeby jednak na tym hardkorze, jak wrócimy do grania normalnie,
żeby się nie bać o to zdrowie, wbijać się we wrogów, trochę przyspieszyć tę rozgrywkę. Andariel pada, zobaczcie jak najemnik dostaje w tubę. Uratował go level tak naprawdę. 136 HP. Bądźmy twardzi. Arbalista. Drugopoziomowa kusza. No nawet do Dekarda Kane'a nie poszedłem, bo już... Fotel do prania, to było tak przykre. Takiego facepalma zrobiłem. Możecie zrobić, to będzie słychać na całym YouTubie, nie? Zaoszczędziłem mnóstwo pieniędzy. Dobra. Wilcza głowa i... Nie wiem, czy to była ta wilcza głowa. Czaszkunia, pyk. Ale jedna wilcza głowa. Przyzywanie, skuteczność ataku. Właśnie, 44% do skuteczności ataku. Zależne od poziomu postaci. Przyzwania, czyli byśmy mieli niedźwiadka dobrego. 16 życia. Brak jakichś resów niestety. I się zastanawiałem, mówię, 44% to jest naprawdę masa. A się okazało, że to jest jeden mały siusiak. Flat, skuteczność ataku, czyli po prostu punktowa. Bardzo fajna kusza. Odrzut, życie, 56% zwiększona szybkość tego, szansa na przedmioty, zwiększone obrażenia, bardzo duże obrażenia. Dla takiej amazonki, bardzo fajne. Ale tego hełmu summa summarum nie wziąłem. Obrona 15, lipa. I obcęgi celglawa. Ząb mieliśmy, teraz obcęgi. Lipa. Runa Jo. Druga runa Jo. No a w sumie czy jest tam przydatna? No jedna, pod czerni chyba chciałem wziąć, nie? Ale czerni też ma odrzut i boję się, że z furią by to nie działało. Kto wie? Może pod niedźwiadka jak będziemy grać, to sobie weźmiemy. Klejnocik z żółty, no tu już skarpety mokre były, mówił, ale to będzie kozackie, no i siusiak, 8-12 obrażeń to jest nic, żebym wolał jakiś max HP i res, to by było lepiej. I nie ma co włożyć, bo najemnikowi dałem jakiegoś tam rubina, który losowo wypadł, co by miał minimalnie więcej życia, bo ten problem był z nim, z życiem. Masz ponad połowa filmu. No nie dzieje się za dużo, tak? To bicie tej Andariel później trochę przyspieszyło, ale na początku naprawdę zajmowało mnóstwo czasu i... Dlatego tego tak mało. No i ja też nie mam za dużo czasu tak prywatnie, żeby... Aktualnie co tam chwilę Wiedźmina pograłem, to jest tyle. A tak, co na godziny praca i jazda. Dobra, to nic ciekawego. No w większości nie ma tym, ale czego się spodziewać, nie o tym nie chodzi. Zwłaszcza, że nie idziemy w MF-a, tak? Magic Finda to my nie mamy. Chyba w tych rękawicach, o ile ja te rękawice już tam mam założone. Kozik. Takie rzeczy warto sprawdzać. Odporności. O, i to jest fajne. Ignoruje obronę celu. Zwiększone obrażenia, zwiększona szybkość ataku. Na drugi poziom może jakby to wbić, ale to i tak to jest sztylecik. Z odpornościami nie mamy problemu. Dla takiej czarodziejki spoko nawet. Tu toporek, obrażenia od błyskawic, zimno, jakieś malutka skuteczność, nic ciekawego. No i zamknięte hełmy. Żółte przedmioty warto sprawdzać, zwłaszcza, że my nie idziemy pod obronę zbytnio. 10 do życia. Odporność na błyskawice o wiele większa. I chyba tu będzie wymianka. Obronę dostał lekką. Też to wpływa na jego obronę, tego, na przeżywalność. On ma 709 obrony niestety. Ale błyskawice wymaksowane, to na Mefista by się przydało, nie? Dobra. Tu nic ciekawego. No, zbieram te toporki, zawsze to tam szansa na obrażenia, szybkość, jakąś sprawy. Kolejna Andariel. Nie wiem ile on raz spadła z 20. Nie więcej chyba. I hrabina tam z 3-4 razy. Level na Andariel. Kryształowy miecz. Wiecie, żółty item, fajną bazę jakby miał. Likantropia wymaksowana już jest i teraz idziemy w skuteczność ataku, chyba tutaj pójdę teraz. 300% obrażeń już było dla mnie spoko, a skuteczność ataku tu jest o wiele większa, więc kilka punktów dałem w... Szybkość ataku to już się tam po 1-2% zwiększa, to już jest nieodczuwalne dla nas. Pewnie jakiś próg tam można przełamać, ale ja tam na to nie zerkałem jeszcze. Może na Helu będziemy zerkać bardziej dokładnie. Nic ciekawego. No tak.
dla jajece. Zidentyfikowałem. Tutaj znowu hrabinka. Wpadamy, no ten toporek jest masakryczny, taka hrabina to nie ma podejścia nawet zaklętym zimnem, które daje jej runka dol, daje jej trochę resa. Runka dol nasza pierwsza. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie coś z tego zrobić. Może na baffinecie. I zamknięty hełm. Energia, odporność na zimno. Brak jakiegoś życia. I wiązka błyskawic w autokaście to lipa. What next? Jakiś talizmanik mamy. 1-2 do ognia. Gildia burzy. Pierwszopoziomowy, jakaś duża tarcza. Słabizna. Słabizna, goblizna, jak to mawia. Dobra. W czym to było? W Icewind Dale chyba to było jedynce, coś kojarzę. I myk. Trójkątna tarcza. Lipton. Milabregi? Gdzieś mi wypadła chyba taka jeszcze poza nagrywaniem. Kula Milabregi, tak mi się wydaje. Runa Ort. Ciężki pas. Naprawdę, osłony fortuny i mewa nam zabrakło, bo chyba mieliśmy tego szyszaka pod drop, teraz pasek pod drop. Tak, złoty powróz, rękawiczki i mewa jeszcze. Jeszcze mieliśmy zamiast mewy, mieliśmy tak naprawdę tą kuszę. Czyli teoretycznie podejrzewam, że jakbym grał sobie w Battle.neta, na Battle.necie, bądź miał Diablo 2 Resurrected, to bym z tego skorzystał, bym sobie jakoś tutaj zrobił buildzik, postać do MF-a właśnie, typowo. Czy coś ciekawego wypadło? No już nie pamiętam do końca, bo to tak czasami po pracy tam jeden, dwa rany zrobiłem. Aha, tutaj już żółta obręcz. Może być naprawdę kozacka obręcz. Pyk, ale jest lipna. Jeden to poziom umiejętności Amazonki, no lipna, no. Dla Amazonki pewnie nawet. Tutaj chyba był ten... Aha. I sprawiedliwość Chwanina. To nam wypadło, tam gdzieś sobie biegałem. Aha, do hrabinki biegłem. I naprawdę potężny ten przedmiot. Tutaj lodowe uderzenie będzie, czyli już i ja, i najemnik będziemy to generować. Zwiększona szybkość ataku. 42-159 tutaj. Skuteczność jakaś. Minimalne obrażenia od błyskawic. Obrażenia o 90 maksymalne. Minimalne spadają o 30. Więc dużej różnicy nie ma. Ale to lodowe uderzenie i zwiększona szybkość ataku. Lodowe uderzenie jest fajne, jak on będzie szybko atakował. Zresztą jak wiecie, bo to już będzie... A nie, to jeszcze nie będzie. To ja nie będę nic mówił. To będzie niespodzianka wtedy. To lodowe uderzenie będzie... Lodowe uderzenie będzie od nas, gdzie my mamy bardzo dużą szybkość ataku i on tam będzie sobie ich spowalniał, zamrażał, rozdupcał ogólnie. No, także mały upgrade'ik. Dobrze, tutaj. Zauważcie, że już pełna pewność siebie jest, nie? Amn i L. L to chyba w kibel poszedł później, jak robiłem porządki. Zobaczcie, ile mam runek, a zobaczycie, ile mam runek tam później, jak już porządek zrobiłem, bo znowu gniewne machanie kursorem. Dobrze. Już widzę, że... A nie, dobra, dobrze jest. Patrzę, że mi się rozjechało nagranie 4 sekundy. Ale jednak nie. Za bardzo, chyba. Fajne rękawice wykonane z demoniej skóry. I czy coś będą miały. Tutaj fajne obrażenia. Buzdygan drugopoziomowy, ale duża szybkość ataku. Nasz toporek jest bardzo duża szybkość ataku. Naprawdę czuć to. Rękawiczki bardzo słabe, ale na sprzedaż. No. Biegając na tą Andariel trochę kasy zarobiliśmy. Chyba jak skończyłem biegać, to 900 tysięcy już było. Co tu mamy? Topaz. No nie, topaz nie. Z czym ja miałem? Z szafirem chyba po problem i z szmaragdem. Z szafirem największy. Toporek? Warto sprawdzić. Duża szybkość ataku niestety, a o 20% zwiększona, mała skuteczność. I nic więcej ciekawego. Jakaś szkieletowa głowa. Dużo odporności 19 i 30 więcej jeszcze na błyskawice. Takie fajne, no. Żywotność, bo teraz nastąpiła zmiana, nie dajemy już zręczność, bo skuteczność ataku mamy tak naprawdę ze skilli.
A życie bierzemy z tego. No mimo wszystko gramy na hardkorze, przypominam, więc stwierdziłem, że tego życia też trzeba trochę nastakować. Jakieś kosteczkowe potwory jak wpadną i przypadkiem nie będę mógł przerwać ataku, a jakieś podejdzie, to fajnie byłoby przeżyć chociaż. Dobra. Mimo wszystko cały czas strasznie klepała ta Andariel. Ja już później nie brałem antidotum, także na 60 odpornościach leciałem. Znalazł se czas chłop, żeby pobiegać po złocie. Tutaj niestety znowu tylko duża szybkość ataku, mały procent do obrażeń, a apować się nie opłacało. Andariel, kolejny raz. Idę już końcóweczka. Nie wiem, czy coś jeszcze ciekawego. Rohatyna. Warto było sprawdzić, bo przypomina to, co teraz ma zielonego. Chwanina, czy jak on tam miał. No, takie se. Ale niestety nie umywa się do naszej. Ale drugopoziomowy żółty zawsze warte jest sprawdzenia. Dobra, 10 sekund jeszcze. To chyba jest ostatnia wstawka. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych dziwnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.